Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym roku i w nowym filmiku. Mam nadzieję, że końcówka roku 2015 przebiegła Wam pomyślnie oraz przede wszystkim bezpiecznie. Chciałabym na początek tego filmiku złożyć Wam takie króciutkie życzenia tego, żeby ten rok po prostu był dla Was takim rokiem, w którym spełnią się wszystkie takie Wasze mniejsze cele, większe cele, jakieś może duże marzenia życiowe, ale wszystko, żeby przebiegało przede wszystkim w zgodzie z Wami samymi, żebyście się do tego nie zmuszali, żeby to Wam przynosiło dużo radości, więc tego Wam życzę. A teraz już chciałabym przejść do filmiku. Z wielkim utęsknieniem nie mogłam się po prostu doczekać, kiedy będę mogła dla Was nagrać właśnie film w tej tematyce, ponieważ jak wiecie, jakiś czas temu, już troszkę grubszy czas temu, wygrałam w konkursie z Visage Shop 3 paletki od firmy Zoeva i właśnie chciałabym, taki mój był plan od samego początku, żeby Wam zrobić 3 właśnie takie filmy z użyciem tych palet. I dziś stwierdziłam, że wezmę pod lupkę paletkę z Rodeo Zoeva, która się nazywa Rodeo Belle. I będę chciała Wam po prostu zaprezentować makijaż, który sobie wymyśliłam z użyciem właśnie... To mi się nie podoba już na dzień dobry. No więc będę chciała Wam po prostu pokazać makijaż z użyciem właśnie tych cieni. Jak widzicie, one są troszeczkę ogólnie zdezelowane, ponieważ właśnie nie wiem, co się dzieje z tą paletką, ale mam wrażenie, że ona jest chyba nieodpowiednio namagnesowana, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I po prostu te cienie z niej wypadają, więc ja już mam w większości te cienie po prostu popękane i to jest ogromny minus, ale no to myślę, że to jest po prostu feler tak naprawdę tkwiący w tym namagnesowaniu tej paletki magnetycznej, która jest właśnie w tym kartonowym pudełeczku. Ogólnie może najpierw powiem kilka słów właśnie dotyczące tej palety. Ta paletka nazywa się, tak jak wspomniałam wcześniej, Rodeo Belle. Te paletki od Zoeva są fajne pod tym względem, że właśnie są w takich kartonowych pudełeczkach, więc one są leciutkie, są łatwe do przenoszenia, przewożenia i przede wszystkim, co doświadczyłam już właśnie z tą paletą, kiedy najzwyczajniej w świecie, chcąc coś pokazać na tej zasadzie, te cienie niektóre wypadają, to powiem Wam szczerze, że dzięki temu właśnie, że ona jest w takim kartonowym chyba pudełku, to nawet jeżeli na przykład zdarzy się, że te cienie wypadną tak, wiecie, do dołu, wszystkie, czy ta paletka się jakoś wymknie z ręki, wypadnie, czy cokolwiek, to dzięki temu te cienie jeszcze żyją i da się naprawdę nimi jeszcze pracować, bo gdyby to była jakakolwiek inna paleta, to one byłyby potłuczone po prostu w mak, proch, pył i nie byłoby szansy, żeby je pozbierać do kupy, że tak powiem. Kolejny plus, jeżeli chodzi o tą paletę, no to jest to, w jaki sposób są właśnie rozłożone te cienie, bo moim zdaniem taka jedna paleta zawiera w sobie takie kolory, którymi można wykonać absolutnie każdy makijaż, bo przez to, że mam w sobie beżowy cień i przez to, że mam w sobie brąz, to jesteśmy w stanie wykonać makijaż dzienny, czy z użyciem tego jaśniejszego brązu, czy tego różu, delikatnie sobie zaznaczyć, jak wiecie, jak każdy ma ochotę, troszeczkę beżowego, troszeczkę jakiegoś ciemniejszego cienia, załamanie powieki, makijaż jest gotowy. Natomiast wszystkie inne kolorowe cienie możecie wykorzystać sobie tak, jak Wam się żywnie podoba, do jakiegokolwiek makijażu dziennego czy okazjonalnego, więc jest to ogromny plus. Jedyny minus, jakiego się dopatruję w tej palecie, to jest to, iż nie ma ona tutaj lusterka. A to lusterko by się przydało, jak wiemy, przynajmniej mi się osobiście bardzo dobrze pracuje, kiedy nawet nagrywam filmy. I właśnie mam możliwość odniesienia się tutaj do lusterka troszeczkę bliżej. No ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Taką paletkę możemy dostać w cenie około 71 zł w różnych sklepach internetowych, w tym m.in. w Minty Shop, Visage Shop czy na Kokolicie. I myślę, że absolutnie każda z tych palet, którą posiadam, a które pozostałe zobaczycie w innych odcinkach, myślę, że każda z nich zasługuje absolutnie na każdą złotówkę, na jaką jest wyceniona. I za chwileczkę zobaczycie dlaczego. Jednym z postanowień noworocznych u mnie oczywiście nagrywanie krótkich filmów, a zawsze chcę Wam powiedzieć tyle, że nie ma szans, żeby ten film trwał krócej niż 15, na 100%. Pierwsze co robię, to przygotowuję swoją powiekę do pracy z cieniami i dzisiaj wyjątkowo troszeczkę zrobię inaczej, bo już to rozpracowałam, jak najlepiej się pracuje właśnie z tymi cieniami, więc nałożę sobie odrobinkę kamuflażu od firmy Glazel, nałożę sobie go po prostu tak, żeby przygotować sobie powiekę. Ten kamuflaż jest bardzo fajny pod tym względem, że właśnie on jest bardzo dobrą bazą, bardzo fajnie wyrównuje kolory powieki, ale też bardzo fajnie zastyga, więc to bardzo ułatwia też tak pracę, moim zdaniem. Że nie jest taki, wiecie, że się nie marzę, tylko że po prostu jest taki dość zbity i taki zastygający. I teraz dopiero na tak przygotowaną powiekę nakładam fazę od Inglota.
I ja Wam powiem, dlaczego ja tak robię. Dlatego, że akurat ta baza o tym glota, którą ja mam, ona jest bardzo dobra. Wygląda w ten sposób, natomiast ta baza po prostu, ona nie ma koloru i moje powieki niestety, ale one wymagają tego, aby nałożyć najpierw kolor, żeby wiecie, wyrównać kolory i dopiero później ja sobie ją delikatnie wklepuję i wtedy uzyskujemy po prostu taki efekt, jakbyśmy używali, wiecie, bazy, która najzwyczajniej w świecie ma kolor, tylko najpierw troszeczkę oszukujemy, no. Nakładam sobie ją na cały obszar powieki ruchomej. Ta baza jest bardzo dobrą podstawą do tego, żeby późniejsze cięcie się nam super, wiecie o co chodzi, żeby nam się świetnie wybijał kolor po prostu. Teraz tak, zmatowię sobie łuk brwiowy. Nie zmatowię go beżem z paletki Rodeo Belle, ze względu na to, że tamten beż jest satynowy i zależy pod łukiem brwiowym na totalnym macie, więc nałożę sobie puder taki cielisty z Golden Rose. Nałożę sobie go pędzelkiem od Zoeva, jest to pędzelek 234 Luxe Smoky Shader. Ostatnimi czasy przyjęłam taką metodę, że zaczynam od oczu, a później wykonuję makijaż twarzy. Ta metoda mi się sprawdza świetnie, ja się tak czuję najbardziej komfortowo, nie muszę się stresować, co mi się później będzie działo na twarzy, więc już od jakiegoś czasu właśnie wykonuję makijaż w ten sposób. Teraz przechodzimy do nałożenia właśnie cienia takiego bazowego i będzie to ten beżowy cień właśnie, który jest uszkodzony, jak widzicie. Ten cień jest taki delikatnie śmietankowy, beżowy, ale on jest satynowy, nie ma drobinek, natomiast też nie jest całkowitym matem, więc dlatego się decyduję na to, aby nałożyć go tylko i wyłącznie w wewnętrzny kącik. Powiem Wam przy okazji też, jak się nazywa ten cień, ponieważ ogromnym plusem tych palet jest to, że te wszystkie cienie mają swoje nazwy, co bardzo ułatwia właśnie szczególnie dla osób, które nagrywają filmy, ze względu na to, że możemy Wam po prostu powiedzieć dokładnie, jakiego cienia używamy. Więc ten cień się nazywa Early Sunrise. Więc mam przygotowaną właśnie powiekę. Teraz już przejdę sobie do paletki właśnie od Zoeva. I może najpierw zacznę od zaznaczenia sobie obszaru właśnie załamania powieki tym takim ciepłym brązem. Nie wiem, jak nazywać te kolory, powiem Wam szczerze. Nazywa on się Rodeo Ready i sobie nałożę go takim chińskim pędzelkiem właśnie w załamanie powieki. Się bardzo fajnie rozcierają, bardzo fajnie są napigmentowane, więc nie trzeba ich nakładać dużo, a prezentują się podczas rozcierania moim zdaniem na oku kapitalnie. W ogóle nie jest to moim zdaniem problem dla osób nawet, które nie są doświadczone w blendowaniu cieni. Moim zdaniem to nie jest żadna misja, ani żaden problem, żeby właśnie uzyskać tak bardzo ładnie taką chmurkę koloru. Kolejny cień, do którego przejdę, będzie to taki ciemny brąz. Jest to kolor Western Diva i on tutaj się znajduje w tej palecie poniżej. I ja sobie tym cieniem zaznaczę zewnętrzny kącik. I w tym celu używam pędzelka również od Zoevy w numerku 231. Najpierw nakładam go odrobinkę, następnie biorę pędzelek do rozcierania i rozcieram sobie troszeczkę ten cień takimi kolistymi ruchami właśnie w zewnętrznym kąciku i następnie dokładam sobie znowu tym pędzelkiem takim szpiczastym właśnie w zewnętrzny kącik i ponownie wracam do pędzelka do rozcierania. Delikatnie sobie teraz jeszcze wyciągam ten cień bardziej do środka powieki, żeby on się za chwileczkę bardzo fajnie skomponował z kolejnym cieniem, który będę nakładała. Jeśli mogę Wam doradzać, to takie moje doświadczenie mi podpowiada, że żeby uzyskać taki fajny gradient, żeby to wszystko się tak fajnie przechodziło, żeby to wszystko było taką, nie miało takich wyraźnych granic, żeby było taką właśnie chmurką kolorystyczną, która się ładnie, precyzyjnie tak ze sobą łączy, to właśnie dużo czasu trzeba temu poświęcić, żeby właśnie sobie porządnie po prostu te cienie rozcierać. Teraz przejdę sobie do nałożenia takiego bordowego cienia w kolorze Bang Bang i ten cień sobie postaram się wyprasować tutaj w tą część powieki, gdzie jest mniej więcej środek powieki, tak żeby troszeczkę połączyć to właśnie z tym zewnętrznym kącikiem, tak żeby to stanowiło taki
taki po prostu fajny akcent, który będzie może mi pasował trochę nawet do sweterka. A ja się po prostu też chcę bawić trochę tą paletką, chcę Wam pokazać właśnie te ciemniejsze kolory, bo jakbym tylko zrobiła sobie taki zwykły makijaż dzienny z tymi jasnymi kolorami, no to ta paleta, to byście nic o tej palecie nie wiedziały. Teraz sobie biorę ten pędzelek, którym delikatnie sobie troszeczkę tak jakby rozetrę to. I znowu będę sobie tak intensyfikowała ten kolor. Widzicie, dzięki temu, że nie mam pomalowanej twarzy, w ogóle się nie muszę stresować tym, że w tej chwili te cienie się delikatnie osypują. Może spróbuję sobie robinkę tak palcem wklepać. Bardziej zatrę tutaj ten bordowy cień do wewnętrznego kącika, żeby jakoś tak to się płynniej łączyło. Może teraz jeszcze odrobinkę sobie tutaj poprawię ten właśnie tym odcieniem Ruddy or Reddy. Poprawię sobie jeszcze załamanie powieki troszeczkę, żeby tutaj bardziej sobie wjechać w wewnętrzną część powieki. Teraz kolejnym etapem będzie po prostu najzwyczajniej w świecie namalowanie kreski, pomalowanie rzęs, doklejenie sztucznych i zrobienie drugiego oka, a później wracam z makijażem twarzy. Oboje oczy skończone, zrobiłam sobie również podkład na czole oraz brwi. I na twarz nałożyłam sobie podkład L'Oreal Infallible w kolorze 120 Vanilla. Naprawdę bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie, to zrobię Wam test na żywo. Przypudrowałam sobie również już okolice pod oczami, a na pozostałą część twarzy nałożę sobie puder, bardzo fajny puder, tani, fiksujący z Vibo. Jest to Vibo Fixing Powder i ja go sobie wklepuję w ogóle ostatnimi czasy pudrem z pędzlem z Zoeva, który służy docelowo do konturowania, ale ja sobie go zaadaptowałam do właśnie wklepywania sobie pudru w całą twarz i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie mi się ta metoda sprawdza. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to po prostu jest pędzel z naturalnego włosia. Troszeczkę lepiej się ten produkt sypki jakby wpasowuje w twarz, tak można powiedzieć. Więc sobie jeszcze omiatam później okolice pod oczami i on naprawdę bardzo fajnie utrwala właśnie podkład ogólnie produkty kremowe, które mamy na twarzy. Puder ten wygląda w ten sposób, nie wiem, czy już miałyście go okazję widzieć u mnie, być może w jakichś ulubieńcach się pojawił, ale generalnie ten produkt moim zdaniem jest kapitalny, jeszcze jak za taką cenę to już w ogóle rewelacja. Dobra, następnie sobie przejdę do konturowania buzi i w tym celu użyję pudru z Kobo, jest to puder brązujący bronzer w kolorze Nubian Desert i nakładam go ostatnimi czasy takim pędzelkiem do konturowania z pudru, który był w pudrze Honolulu z W7. Sobie to nakładam tutaj właśnie tym pędzlem pod kość policzkową. I następnie do ocieplenia twarzy używam pudru, tak jak już Wam wspominałam w którymś z filmików, używam pudru z Bahama Mama od The Balm. I ja tego pudru używam typowo do ocieplania twarzy, bo jakoś tak korzystnie wygląda bardziej u mnie ocieplanie twarzy nim niż typowe takie konturowanie, więc ja sobie najpierw go nakładam właśnie tutaj w tych okolicach, gdzie chcę sobie bardziej tak ocieplić buzię niż wykonturować, czyli troszeczkę powyżej kości policzkowej. No i później biorę sobie taki puchaty pędzel i nim wszystko rozcieram, żeby te granice nie było. Następnie buzię rozświetlam rozświetlaczem również od The Balm. Jest to puder, który się nazywa Mary Luminizer, a w zasadzie puder taki rozświetlający.
i na usta nałożę sobie pomadkę matową z firmy Golden Rose z serii Velvet Matte. Jest to pomadka w kolorze 01. No i co, kochani, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka wersja makijażu wykonana tą paletką przekona Was po prostu do tego, aby sprawić sobie w prezencie taką paletę lub sprawić ją komuś w prezencie, ponieważ moim zdaniem właśnie ta paleta, jak i pozostałe palety ogólnie z Zoeva, charakteryzuje się właśnie tym, że świetnie się te cienie rozcierają, bardzo ładnie wyglądają na powiekach, bardzo mają dobrą pigmentację i generalnie, tak jak możecie widzieć na efekcie końcowym, no po prostu wyglądają bardzo porządnie, bardzo schludnie, bardzo tak, no nie wiem, powiedziałabym nawet elegancko i nie musicie naprawdę się przy tym napracować, bo są takie cienie, przy których będzie się trzeba namachać, narozcierać i generalnie pocić w cudzysłowie, żeby osiągnąć fajny efekt. A tutaj po prostu fajny efekt jest tak sam, tak naprawdę bym nawet powiedziała, że to się samo robi w pewnym sensie, bo te cienie się tak absolutnie rewelacyjnie i prosto rozcierają, że nie trzeba mieć ani żadnych specjalnych umiejętności, ani wprawionej ręki do rozcierania, aby osiągnąć fajny efekt. Mam nadzieję właśnie, że tego typu makijaż jeszcze Wam się przyda właśnie na jesień, zimę i jest to moim zdaniem makijaż, który bardzo fajnie właśnie wygląda chociażby do brązowych oczu. Więc tak, ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki test, tutorial Wam się spodobał i przypadł Wam do gustu. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę wyszłam z wprawy chyba w nagrywaniu filmów, bo aż tak mi się ciężko jakoś dziwnie mówi do kamery, słuchajcie. Ale ogarnę się z tym i następne filmy będą już, jak ja to mówię, wróci stara laurka, więc będzie spoko. Tak, ja Wam się dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, pa!